Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest 23 odcinek z naszej serii Zagrajmy w GTA 4. I moi drodzy, dzisiaj ruszamy na misję do Berniego, tak postanowiłem, ponieważ jest on już, z tego co pamiętam, ostatnim pracodawcą na tej trzeciej wyspie. A w następnym odcinku myślę, że udamy się już na tą wyspę ostatnią i tym samym już będziemy zaczynać ostatni rozdział w grze, taki fabularny, a tymczasem zacznijmy. Człowiek człowiekowi wilkiem. Florian, open the door. Nie mój desi peder. Govor ingleski. And I told you it's Bernie. Then Bernie, open the door. What's going on? Come in, come in. The haters are trying to kill me. I can't stand it. I won't stand it. It's not fair. I'm just being me. Bernie, what are you talking about? I came to this country to be myself. To get away from small-minded, angry, macho pricks. Oh, like me? Yes! Well, no. Well, you know what I mean. It was hardly the most progressive place. How does my hair look? Fine. I put a rinse in. Tawdry night. Nice. Bryce found some gray hairs. If he leaves me, I'll kill myself. Forget about your hair, Florian. Bernie. I mean Bernie. What's the problem? Someone is threatening to kill me. Every time I go out jogging and doing aerobics or playing ultimate disc, some guy comes up and threatens me. He's loco. Why is he threatening you? Because, I think just because I'm fabulous. What? I keep thinking I'm being followed and I don't know why. I'm a prisoner in my own home! Okay, Bernie, let's go out and have a look. Ooh, I'm so glad you've come back into my life. That's cool, but listen, you and I don't know each other. How can you say that? I thought you were different. Because we want this guy to attack you. Come on. W ogóle teraz w cutscence zauważyłem, że Niko ma złe buty do garnituru, będę musiał go później przebrać. Ale dobra. Już w tym momencie jest to mniejszy problem. A tak właśnie trochę skisłem właśnie, że Niko ma takie, wiecie, te buty takie zimowe bardziej. Niko, you're still in great shape. You work out? Not really. I keep active, you know? Is there a name for that fitness plan? I'd take a class if I could be guaranteed funds like yours. It's called getting chased by the cops and being errand boy for the mob. Ah. Nie mogę, Bernie jest świetny. Dobra. Podjedźmy na miejsce. Misje dla niego będą dosyć proste, jak się domyślacie. No, on nie może chcieć od nas nie wiadomo czego. Dobra. Śmieszy mnie jego mięsień piwny, ale dobra. Dobra, biegnij za Bernim, zachowaj odległość. Patrz, jak on biega w ogóle. Zachowaj odległość, dobra. Także musimy właśnie być... Ja pierdzielę, nie mogę z tym gościem. Rockstar zawsze musi się z kogoś nabijać, nie? Z jakiejś grupy, ale to jest świetne, muszę przyznać. Czy to nie jest ten gość przypadkiem? Który za nim biegnie aktualnie? To jest chyba on, coś mi się wydaje. Albo i nie? Nie, to jakiś zwykły typek. No przecież biegnę, no. No ale nie mogę biec tak koło ciebie centralnie. Zresztą nie krzycz do mnie, synu. Jak on ma cię zaatakować, jak ty będziesz ciągle pokazywać, że z kimś biegniesz? Kurczę, na nagrodzie, co? Że w sensie na twojej dupie? Ja pierdzielę, nie mogę z niego. O właśnie. O, fuck, czy on dostał w jaja? Whatever you say, buddy. Unfortunately, for hitting my friend, I'm going to kick the shit out of you. Dude, chillax. Dobra, czekajcie, musimy go teraz dogonić. Jeden serio będziemy go gonić na skuterku? Jeden, tego nie pamiętam, szczerze mówiąc. On chyba coś dostał, mi się wydaje. Dobra, odbierz Berniego, prosto poszło.
Pierdziele. Ale tak jak mówię, no jak domyślacie się, Barry nie będzie mieć dla nas jakichś specjalnie wymagających misji, no. No bo co taki chłopaczek może chcieć? Rozwala mnie ta postać, naprawdę. Dobra. Jesteśmy na miejscu. Dawaj, Bernie, skakuj. Na skuterek. Co tam? Przejedziemy się. I'm not dressed for jail. We need to get out of here. Dobra, zabierz Berniego do Perseusa w The Exchange, okej? Okay. Aha, bo będzie chciał się jeszcze przebrać. Czemu ty chcesz się przebrać, chłopak? Jak to ma kask różowy? Nie mogę. Nio, nio. Poszedłem na koło, ale boję się, że Bernie zginie, więc odpuszczę sobie. Kurde, a ten skuterek chodzi, jakby to był elektryk, a nie silnikowy. W ogóle śmiesznie, bo skuter i tramwaj to są jedyne dwa pojazdy silnikowe, które nie są uznawane za pojazdy silnikowe. Takie trochę śmiechowe to. Dlaczego tam... Nie wiem, czy wy to widzieliście, ale dobra, nie będę o tym mówić chyba. Chociaż nie, no, nie wiem, czy było to widać. Ale dobra, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, moi drodzy, ale na tym o tutaj, to o tym, co pokazuję, było tam podróba logo Pornhuba. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, czy nie, jak chcecie, to cofnijcie sobie filmik. Bo naprawdę tam było. Znaczy nie, że ja regularnie odwiedzam tę stronę, ale chyba wszyscy kojarzą logo tej strony. To jest chyba najpopularniejsza strona na świecie. Z tego co widziałem, to kiedyś Pornhub podawał, że ma 1 miliard wyświetleń w ciągu miesiąca? Coś takiego. Także no, grubo. Ale ja nie wspieram tego. Nie zaglądam na takie stronki. Nie zaglądam na te stronki, o czym, moi drodzy, kiedyś opowiem. Tak, mam pewną historię dla was. Związaną z całym tym, nazwijmy to, nie wiem, przedsiębiorstwem, ale tą historię zostawimy sobie na kiedy indziej. Na jakiś podcast. No, he ain't. You're an absolute sweetie, Nico Bellic. I never would have thought it. Vidimo se uskoro, Nico Veci. Dobra, to jest fajne, że oni czasami mówią po serbsku. Okej. Okay. Kurde, Niko, trzeba ci te buty zmienić, ale dobra, to już nie teraz. No i dobra, moi drodzy, jak widzicie, automatycznie pojawiła się kolejna misja dla Berniego. Śmiesznie, że on szedł do Perseusa, a kolejna misja się dla niego pojawiła. Ale nie wnikajmy w takie szczegóły, pojedziemy sobie na skuterku, bo to oczywiście musi być cholerny policjant. A swoją drogą, na skuterku w tej grze jeszcze nigdy nie jeździliśmy, także chwilę pojeździmy, zobaczycie, jakie to jest śmiechowe. Bo powiem wam szczerze, że na skuterku jeździ się o wiele fajniej niż na takim motocyklu pokroju PCJ600 czy Sanchez. Także... Co prawda nie jest on demonem prędkości, ale nie, no jeździ się spoko, mi się podoba naprawdę. A mówię, nie chcę mi się krać pojazdów, bo mam wrażenie, że dosłownie w każdej części... Kate dzwoni? Nico, hi, it's Katie, Patrick's sister. Hey, what's up? I was wondering if you wanted to do something sometime. I don't normally like the hood to hang out with my brothers, but you seem different. Maybe I am different. Come pick me up, I'm free now. Jak chcesz umówić się z Kate? No. I'd really love to, Kate, but I'm in the middle of something crazy. Ja od razu mówię, moi drodzy, że randki z Kate nie są wymagane do ukończenia gry. To jest taka dodatkowa opcja. Może wam to kiedyś pokażę, może nie. Wiecie, zawsze w serii Let's Play przede wszystkim zależy mi na tym, żeby przejść jak najszybciej wątek fabularny. A jednak, bo to jest no najważniejsze. A dopiero później, kiedy na przykład, nie wiem, stwierdzę sobie, że chciałbym nagrać bonusowy odcinek, gdzie to wam coś tam pokazuje, nie? No to wtedy zrobimy tak jak przykładowo, no póki co zrobiłem tak tylko z serią Deadlight, z tego co pamiętam. Jedna z pierwszych serii Let's Play na kanale, ja pierniczę, to już było rok temu, moi kochani, czajcie. Masakra, jak ten czas lecie. A nas ciągle przybywa, bardzo się cieszę, niedługo będzie nas 400, także fajnie. Wierzcie mi, szanuję każdą subskrypcję, naprawdę, mimo że... pewnie 99% ludzi może się wydawać, że to jest mało, te, które ile aktualnie mam, czyli 382, jeśli mnie pamięć nie myli, to większość pewnie powie, a to takie mało, to w ogóle jest sens nagrywać, to większość mi tak gada, nie? Ale ja mam w dupie takie gadanie. Nad wszystkim trzeba, moi drodzy, pracować, zawsze. Kiedyś też tak chciałem, wszystko szybko i za darmo, najmniejszym nakładem pracy, ale tak się po prostu nie da, tak życie nie wygląda. Dobra, lecimy. Co misja się nazywa? Union Drive? Okay. Come on, Bryce. Come on. You've got to be kidding me. But I'll be thrown in jail. I'm not legal. my friend just turned up. I think he can help. I love you. Screw your wife, honey. This is for real. Ja pierdzielę. Jesus H, Nico.
I need a tranquilizer. Something strong. Oh man, I am cooked. Enjoying your new life in the land of opportunity, Dan? This is no time for jokes, buddy. No sorry. I'm in real trouble, Nico. Real trouble. Bryce is getting blackmailed. About what? About me! Okay, that's not good. Did he find out any information about Darko Brevich yet? No, but he's working on it. You've got to help me. Got to? Huh. How? We're going to warn these bastards off! Come on! Jaki zmotywowany. No dobra, to lecimy. A tam jakiś telewizorek był w kartoniku. Dobra. Dużego, brzydkiego, przerażającego. To brzmi źle, ale dobra. W sensie jakiś samochód. O dziwo, tu stoi, prawda? Takie oskryptowane Ferrari. To się Turismo nazywa. Ciekawe nawiązanie swoją drogą do serii Gran Turismo, serii gier wyścigowych, którą bardzo kiedyś lubiłem na PS2, stare czasy. Dobra, zabierz Berniego na miejsce spotkania, poznać szantażystów. Moi drodzy, Gran Turismo na PlayStation 2, chyba to była czwóreczka czy trójeczka, nie pamiętam dokładnie. Ale ja pierdzielę, jak to się cudownie grało. Na pewno. Tak, tak, Bernie. We don't know. They won't even meet us themselves. This is just some flunky they're sending. We have to tell them to tell the boss. We won't be pushed around. No way. Chciałem powiedzieć, że od miłości silniejsza jest kula 9 mm albo pocisk moździerzowy, ale to tam. Nieważne. Lećmy dalej. Nie, sorry moi drodzy, ale ja do rzeczy pokroju o miłości jestem strasznie sceptycznie nastawiony. Dobra, lećmy. To nie, że dlatego nigdy nikogo nie miałem, bo w sumie, znaczy, była taka jedna, ale to tak na bardzo krótki czas, ale to tam nieważne. Więc to nie z tego względu, po prostu jakoś, nie wiem, nie jara mnie ten temat, nie wiem, nie szukam nikogo na siłę, nie chce mi się. Ale dzisiaj dużo prywatności mówię. Masakra. No, są. Wanted to speak to him, not his rent boys. Listen, you're going to speak to your boss and tell him to back off. If that's the way you want to play it, fine. Bryce will be all over Vizo News tomorrow morning. You know what? Maybe the best way to get a message to your boss is for me to send him your heart. Yeah, tough guy. How do you like that? Dmitry Raskolov only asks once. Your lover's career is over. I proszę, oni działają. Oni działają, co ciekawe, na rozkazy Dimitra. Zabij szantażystów, dobra. No wiem, Bernie, wiem. Okej, udało się. Dobra, odwieź Berniego do jego mieszkania. Patrzcie, jakie szybkie misje dzisiaj. No mówię, no jak się mogliście domyślać, Bernie nie będzie miał jakichś wielce skomplikowanych tych misji. Kurde, powiem wam, aż mam ochotę zagrać w Gran Turismo po raz kolejny. Ale to stary na PlayStation 2. Jenek, to się naprawdę świetnie grało. Dmitry is too much of a rat to go to the media himself. The information he has on Bryce is too valuable. You think? It would kill Bryce if he didn't have his career? Maybe he should have thought about that when he started dating you. Not that there's anything wrong with dating you. Your choice is your choice, man. But he should have thought about who he was before getting elected on the family values ticket. He preaches homosexuality as evil. It's insanity. He's a hypocrite. And it was only a matter of time before someone like Dmitry tried to capitalize. Shit! I'll shut up now. You don't need me telling you about your life. I don't normally talk this much. I'm your friend, and I will try to help. Kurde, Niko, jak ty się rozgadałeś, nie mówisz nigdy tyle. Here we are. Look after yourself, yeah? I hope Dmitry and his people back off now. Thank you so much, Niko. I'll speak to you soon. Koleś ma zielone włosy po prawej, o kurde. Alternatywek. Dobra,
Lecimy dalej, alternatywki tego jest teraz takie namnożenie. Nie no, o czym ja w ogóle dzisiaj mówię w tym odcinku, masakra. Ale jakoś tak tematy się same, moi drodzy, narzucają. Dobra, moi kochani, także jest zapisik, dostaliśmy pieniążki i myślę, że w tym momencie możemy pojechać do Filabella. Filabella, to brzmi tak śmiesznie trochę, jak jakieś, nie wiem, kurde, zaklęcie Hogwartu, czy coś w tym stylu. Dobra, nie. Z tego co pamiętam, Bernie odezwie się za jakiś czas właśnie, także pojedziemy sobie z tej wyspy. No i moi drodzy, powolutku zaczynamy już właśnie taki... Kurde. Powolutku zaczynamy już właśnie taki ostatni rozdział w grze, gdzie to będziemy na ostatniej wyspie. Na wyspie Alderney. Czy Alderney? Nie wiem w sumie jak to się czyta. Czasami wiecie, po amerykańsku czytać coś zupełnie inaczej niż po brytyjsku, nie jest to tak. Czasem człowiek nie wie, czy to się tok czyta, czy tak. Czasami się można w tym pogubić. Mówię, czasami naprawdę pewne wyrazy czyta się zupełnie inaczej niż w tym, czy w drugim akcencie. No patrzę na to turizmu i naprawdę mam ochotę zagrać w Gran Turismo, no. Dobra, widzę, że się odezwał Bernie. Mamy tak paniki, Niko, spotkamy się na przystani numer 45. Co, łusy, Bernie? Dobra, ale na razie go zignorujmy, bo już jedziemy do Fila, więc pojedźmy do niego. A biedny Derek dalej siedzi na tej ławce w parku i czeka na mnie. To jest piękne. Właśnie, z jednej strony GTA 4 jest dosyć realistyczne, ale z drugiej strony pewne mechaniki są naprawdę zabawne, kiedy właśnie jest jakaś postać i pisze, wiecie, do nas: Niko, chodź szybko! Jacob dzwoni, co ciekawe. Nie, Jacob, nie mogę striptease'u na YouTubie pokazywać, bo mnie zbanują, sorry. Dobra, Filbel, pierwsza misja dla niego, skok na ciężarówkę. Huh? That thing? Our friend did what? 37 at 8? No. What about them swingers? How's Molly? The kids? Beautiful. Okay. Yeah, I gotta go. Ciao. Hey, Ray. So, who's the pal? Phil, you remember Niko? He's a good friend of mine. Can we talk? Sure we could talk, as long as we don't talk too much. Interesting times, you know what I mean? Did you hear about our friend, the guy with the thing? Yeah, you mean Harry the... guy with the hat? No, the guy with the, you know, the... but a beep, but a boop. Yeah, the guy with the... and the... Yeah, that guy. Yeah, I heard. So be cool, Ray. Listen, I need to speak to you alone. Yeah, Phil, see, that's the thing. I kind of know what you're gonna ask, and I can't. What do you mean you can't? I can't do it, Phil. I got a lot of interest right now, business is really taking off, and I don't want any distractions. Well, as you could see, I got my own issues here. Look, Niko is good. He'll do what you need. And you say he's a friend of yours. Sure. Good to meet you. Yeah. Come here. The Triads have this big chunk of brown they're desperate to get rid of. Talking about it all over town. Wanting to offload it at any price. They think it's cursed or something. Prove it is. Take it from them. It's loaded into a truck going to Franklin Street and West Dyke. Get a hold of it and give me a call. Sure. But Mr. Bell, it's going to cost you. You got it, no problem. Great. Say, nice stereo you got there, Phil. Thanks. Yeah, so Philly, you ever hear from your ex-wife? What kind of question is that? Just asking. Get the hell out of here. Every time this motherfucker. Tak się, wiecie co, zastanawiam po cichu, czy Ray jest taki wysoki, czy Phil jest taki niski. Bo Ray przy Philu wydawał się jak jakiś dwumetrowy dzik. Dobra, udaj się do alejki. Okej, mamy to autko jakieś fajne, taki jakiś intruder to się nazywa, okej. Spoko. No stał sobie to weźmiemy. Sprawda, tamte jest szybsze, ale trochę już uszkodzone, więc no jednak wolę nowe autko sprawne. Dobra, także jedziemy zrobić skok na tą ciężarówkę, trochę jak w Paydayu. Truck haste od Bane'a. Swoją drogą graliśmy wczoraj w Paydaya z Wojcieczkiem, chwilę. Próbowaliśmy zrobić Alesso haste na Death Sentence, powiem wam, ja pierdziel, to jest tak przesrane, masakranie. A wiecie co zrąbaliśmy, bo cały napad nam poszedł dobrze. Do momentu, kiedy trzeba było na koncercie wciskać przyciski. I zrąbaliśmy wtedy całą sprawę, nie? Ja pierdzielę. Wiecie, przypadkowo źle wciskaliśmy, bo to trzeba wcisnąć cholernie szybko i nie wyrabialiśmy po prostu. I już się gubiliśmy, co tu właściwie wcisnąć, no i kurczę, przyszła ochrona, mieliśmy tylko jeden pager, no i tyle. I hejst skopany. Już po prostu cierpliwość mi się skończyła, zrobiłem Alt F4 i tyle. Śmiesznie było, naprawdę było śmiesznie.
Wojcieszko, pozdrawiam cię w ogóle swoją drogą. Wiem, że nie oglądasz, ale mimo to cię pozdrawiam, bo jesteś ziomeczkiem mym. Dobra, tymczasem lećmy. Skręcamy w prawiczkę i lećmy po tą przeklętą Herę. Hera, swoją drogą. To jest śmieszne, że heroina ma skrót Hera, bo przecież Hera to grecka bogini. Właśnie, moi drodzy, jak ja będę nagrywać God of War, to ja tyle wam o mitologii greckiej będę opowiadać. O ja pitole, jakie to będzie dobre. Ja już to czuję po prostu, nie? Epickie miejsce do wjazdu. Co ja zrobiłem? Wiecie co, wydaje mi się, ja nie muszę wysiąść przypadkiem? Muszę wysiąść, dobra, ja pierdzielę, nie no, po prostu nie wiem, jakim cudem ja tu wjechałem, ale spoko. Wyjmijmy sobie MP5. Dobra. I skoczmy na tą ciężaróweczkę. Wczytywanko oczywiście. Czy śmiesznie, bo wiecie co, ja mam grę na dysku SSD, więc te wczytywania powinny trwać z milisekundy, jak nie mniej. A kurde, wczytuje się to trochę. No nie wiem czemu, no ale dobra. A może nie mam dysku SSD? Nie, gdybym nie miał na dysku SSD, to gra by się zacinała. Także nie wiem, o co chodzi. Nie wnikajmy już. Ta gra i tak się zacina. Nieważne na jakim dysku jest. Możecie grać na RTX-ie 3090, a i tak będą lagi. Znaczy klatki. Lagi to w grach przez internet. Oczywiście znowu wczytywanko, dobra, ukradnij ciężarówkę. O, dostałem M16, znaczy M4. Piękne testeczki. Ło, uwaga. Kurde, Niko, schowaj się. Jeszcze wsparcie przyjechało, widzę. Dobra. Bardzo ładnie. Dostał. Aj kurde. Reloada miałem niestety. A tamten żyje skubany. W ogóle, moi drodzy, zwróćcie też uwagę, jak w tej części GTA mamy mało do czynienia z triadą. Bo to jest pierwsza misja, w której cokolwiek mamy z triadą do czynienia. Wcześniej nie mieliśmy nic. Także trzeba przyznać, że też to jest naprawdę ciekawe, że w Liberty City nie ma, że triady nie ma. Albo my po prostu nie poznajemy jej wątków. Ale podejrzewam, że to może być... Kurde, on ucieka z tą ciężarówką. Kurde. Come on. Mam nadzieję, że to jest oskryptowane. Tak, jest oskryptowane. Dobra, i co ja teraz będę musiał robić? Wciskaj równomiernie spację, bo ciągnę się na tak. Dobra. Aaaa, nawet Niko! Jeszcze spacyjka, jeszcze, ja pierdziel, co tu się dzieje? Dobra, jesteśmy. Okej. Okay. Ostrożnie. Ło, cholera! Niko, podciąga się! Kurde, ej, pokażcie mi, jak się podciągać, bo nie wiem! Dobra, dawaj, jeszcze. Aby utrzymać... Aha, dobra, czyli pod S utrzymuje równowagę, okej. Okay. Poczekajmy teraz. Dobra, jesteśmy chyba, ja pierdzielę, to było epickie. O kurde. Ale gruba akcja, podobało mi się, nie pamiętałem tego, szczerze mówiąc. Dobra, gdzie musimy to teraz odwieźć? I got that thing you were after. What do you want me to do with it? It's a wedding present for my nephew Frank. Take it out to the big house for Beaverhead Avenue. You know the one I mean. He'll be waiting here. No dobra, zabierz ciężarówkę do starej posiadłości. Posiadłości, mam trochę skojarzenia z Resident Evil. Właśnie, swoją drogą, moi drodzy, przeszedłem sobie Grim Dawn prywatnie wczoraj. Udało mi się przejść po raz drugi tą gierkę. Po raz trzeci raczej przechodzić nie będę prywatnie, bo no, mam oczywiście możliwość grania w trybie weteran i tak dalej, ale nie chcę na razie. Wiecie co, przeszedłem grę po raz drugi z tego względu, że zrobiłem sobie nową postać, nie? I ta nowa postać jest o wiele lepsza niż ta, którą przechodziliśmy grę na Let's Playu. I moi drodzy, jak tylko kupię dwa dodatki, czyli Ashes of Malmouth oraz Forgotten Gods, to wtedy właśnie zaczniemy sobie znowu nagrywać Grim Dawna. Bo dodatki wam obiecałem, bo gra mi się mega spodobała. Także dodatki na pewno na kanale będą. Tylko właśnie tą nową postacią. Hey, you Frankie? Your uncle asked me to give you this wedding present. You're a lucky guy. I don't know about that. I gotta sit on this stuff until Phil gets over his paranoia and we could ship it. Meantime, I gotta pack it into some cars that go faster than this thing. Sounds like a fun honeymoon. Later on. Later, homie. Jakby to Ryder powiedział. Dobra.
Okej, moi drodzy, także misja zaliczona, nie było jakoś specjalnie trudno. W ogóle w tym odcinku nie było jakoś tam specjalnie trudno. Łatwe były misje. Dobra, to jeszcze oczywiście wczytywanko, bo jakżeby inaczej. No i dobra, moi drodzy, misja zaliczona. I co ciekawe, w tym momencie odblokowały nam się, moi drodzy, nowe misje. Mianowicie, tutaj zobaczcie, zleceniodawca, o właśnie. To są, moi drodzy, misje poboczne, ich nie trzeba kończyć, ale ja wam je pokażę, bo to są takie, wiecie co, zabójstwa na zlecenie. To jest trochę tak, jakbyśmy byli hitmanem. To mniej więcej tak to będzie działać. Widzę, że tam Bernie jeszcze na nas czeka, ale może Berniego? Dobra, skoro jesteśmy na tej wyspie, to myślę, że Berniego sobie odpuścimy, on tam sobie poczeka. A właśnie w następnym odcinku myślę, że zajmiemy się tym właśnie tajemniczym zleceniodawcą, bo mówię, dla niego misje będą wyglądać trochę, jakbyśmy grali w Hitmana. Jeszcze do Bella dzwonimy. Your nephew's got his wedding present. Nicely done. He's a good kid. He deserves something special. Hopefully he'll look after it. Nico, you looking for more work? I'm always looking to earn a bit of extra cash. Great. I know a guy who needs a man like you. Only operates on an outside line though. Go to the payphone on the corner of Vitulo and Hardtack. He'll call you. No właśnie, właśnie film mówił o tym gościu, który ma celownik na minimapie, którego ikonka to jest właśnie celownik na minimapie. Jest to, moi drodzy, oczywiście nawiązanie do GTA 3, gdzie to misję odbieraliśmy sobie właśnie na takiego hitmana z telefonu. Dobra, ale tutaj już kończymy. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i widzimy się jutro w kolejnym odcinku z GTA 4. Na razie.